Jak zostałaś grafikiem komputerowym? Co cię przyciągnęło? Toy Story z 1995 roku. W szkole pracowałam nad księgą pamiątkową. To było graficzne, artystyczne przedsięwzięcie. Byłam też dobra z matematyki. Na studiach odkryłam magiczne połączenie tych dwóch dziedzin. Uczyłam się matematyki i programowania, co wykorzystywałam do tworzenia sztuki. W Pixarze zaczęłam jako inżynier oprogramowania do renderingu. Zarabiałam na życie pisaniem równań. Z czasem przeszłam do działu produkcji, a teraz zawiaduję całym procesem renderowania od początku do końca oraz nową technologią potrzebną do filmu. Jestem nadzorczynią do spraw technologii i renderowania. Co spędza nadzorczyni sen z powiek? Jeden z największych problemów Pixara to skalowalność. Renderowanie drożeje, bo jest coraz bardziej realistyczne. Dlatego trzeba więcej komputerów. A im więcej trzeba komputerów, tym trudniej jest sprawić, że system będzie funkcjonował wydajnie. Dlatego to takie ważne, żeby koszty renderowania sytuowały się na rozsądnym poziomie. Z matmy jestem dobra między innymi dlatego, że mam cukrzycę. Od 5 roku życia choruję na cukrzycę typu pierwszego, a przy cukrzycy wszystko jest równaniem. Zjadasz 15 gramów węglowodanów, a to równa się jednostce insuliny. Mam teraz świetne nowoczesne urządzenie, które co 5 minut pokazuje mój poziom cukru. Mogę więc szukać tendencji, korelacji między posiłkiem a poziomem cukru. Myślę, co można zmienić. Analiza trendów i planowanie, jak zmienić sytuację, przekłada się na renderowanie, gdzie na farmie szukamy wzorów i trendów i zastanawiamy się, co zmienić, by następnym razem efekt był inny. Zatem przygotowała mnie cukrzyca.